Serdecznie dziękuję. Nie macie pojęcia, siostry i bracia, z jaką radością tu jechałem. Nie macie. A ja też chyba nie bardzo jestem w stanie opowiedzieć tych wszystkich emocji, które mi towarzyszyły, ale były cudowne. Bardzo dziękuję Bogu za to, że mogę tutaj być. Cieszę się, że mogę widzieć wiele osób, które znam. Cieszę się, że jest wiele osób, które uważam za kogoś bliskiego mojemu sercu. Cieszę się, że dzisiaj będziemy modlić się o Damiana. Strasznie mocno się cieszę, że brata Michała widzę, mojego biskupa, wzoru w służbie. Także bardzo jestem wdzięczny Bogu. Pastor powiedział, że nabożeństwo będzie długie, ale ja was tak mocno kocham, że mogę wam uratować życie. I nie muszę wcale tak bardzo długo przemawiać. Chociaż dzisiaj troszeczkę, jeśli pozwolicie, może moje zwiastowanie będzie miało element napomnienia. Wybaczycie mi? A, nie jesteście pewni. No to ja spróbuję złagodzić to, co będę mówił. Moje zwiastowanie w pewnej mierze będzie okolicznościowe, bo się wiąże z późniejszą ordynacją brata Damiana. Ale też czuję w swoim sercu, że Pan Bóg chce do nas wszystkich coś ważnego powiedzieć na temat powołania. Więc kilka myśli, mając nadzieję, że Bóg dotknie naszych serc. Mając nadzieję, że Bóg będzie do nas przemawiał. Chciałbym przeczytać z Księgi Wyjścia, znaczy z drugiej Księgi Mojżeszowej, 31 rozdziału, 6 wierszy. Ja będę czytał z Nowego Tłumaczenia Stare i Nowe Przymierze. Nie wiem, czy już ktoś z was ma. Jako człowiek już posunięty w latach mówię, muszę być gotowy na zmiany. Więc od tego roku czytam to Nowe Tłumaczenie, jestem zachwycony. To jest to tłumaczenie Piotra Zaręby, naszego brata, baptysty. I też jeżeli ktoś się czuje tak młodo jak ja, polecam, zmieńcie tłumaczenie, jeśli trzeba. Bo w starym tłumaczeniu moi synowie nieraz mówią, tata, a co znaczy to słowo? A co znaczy tamto słowo? Już nie rozumieją, więc... A nie wiem, po co ja to wszystko mówię. Dobrze. Druga Mojżeszowa, 31 rozdział. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Spójrz. Wezwałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, pomysłowością, rozeznaniem i zręcznością w każdym rzemiośle. Dzięki temu potrafi on obmyślić plan. Zna się na pracach w złocie, srebrze oraz brązie. Umie obrabiać i oprawiać kamienie. Nie obca mu obróbka drewna. Słowem potrafi wykonać najbardziej kunsztowną robotę. Zauważ, ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan. A serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością. Także wykonają wszystko, co ci zleciłem. Jakiś czas temu, gdzieś tak z półtora miesiąca temu, byłem w pewnym miejscu, to nawet było poza Polską. Modliliśmy się w jakimś gronie. Był tam pastor i ludzie z jego zboru, chyba czterech nas było, modliliśmy się. I Pan dał mi bardzo jasne słowo do pewnego mężczyzny, którego pierwszy raz widziałem. Tak modliliśmy się w małym gronie. I odczułem w swoim sercu, że Pan do mnie mówi, żeby mu przekazać, daję ci wolność, żebyś śpiewał. I reakcja była dosyć ciekawa. Pastor był w niebo wzięty, a ten drugi człowiek wściekły. Pastor mówi tak. Tak się cieszę, że to ty powiedziałeś, że przez ciebie Pan Bóg powiedział, bo nic nie mogłeś wiedzieć, chociaż zastanawiałem się, czy ten człowiek nie pomyśli sobie, że ja ci o nim powiedziałem. To jest dyrygent chóru, który zrezygnował ze służby. I postanowił, że więcej nie będzie śpiewał.
Chcę powiedzieć coś ważnego do każdego z nas. I niech moje słowa nie będą zbytnio szokujące, ale chcę powiedzieć tak po ludzku, że w powołaniu, które Bóg nam daje, jest coś okrutnego. Powołanie, przynajmniej na tym początkowym etapie, potem powiem o rzeczach pozytywnych, ma w sobie coś okrutnego. Jak myślicie, gdzie artysta we współczesnym świecie więcej zarobi i będzie miał lepsze życie? W kościele czy poza kościołem? Gdybyśmy dzisiaj znaleźli człowieka, który ma na imię Besalel, który był, co tutaj dużo mówić, takim izraelskim Michałem Aniołem, geniuszem, który otrzymał od Boga niesamowity dar zręczności i twórczego działania. Co Kościół albo co Królestwo Boże ma takim ludziom do zaoferowania? I Bóg mówi tak, zobaczcie, powołałem jak imiennie. Ja dlatego też lubię czytać genealogię. Czasem te imiona są takie pokręcone w Starym Testamencie, ale Bóg posługuje się imionami. Bóg powołuje imiennie. Besalel to nie był ktoś, kto mówi, no dobrze, trzeba coś zrobić w kościele, więc coś tam zrobimy. Kiedy czytam o tym Besalelu, kiedy czytam o tym, że on był synem Uriego, synem Hura z plemienia Judy, że został napełniony Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu kamieni, drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i wszelkiej artystycznej robocie. Odnoszę wrażenie, że to, co dotyczyło jego życia, zaczęło się już za jego dziada. Talenty były udzielane już od pewnego pokolenia, żeby na ten właściwy moment Besalel, obdarzony przez Boga umiejętnością i Duchem Bożym, mógł wykonać dzieło dla Bożego Królestwa. Ale ten Besalel mógł powiedzieć, przepraszam, ale ja mam inne plany. Bóg od kilku pokoleń przygotowywał do wielkiego, wspaniałego dzieła. A gdzie tutaj jest pytanie o wolę Besalela? Gdzie tutaj jest pytanie o jego chęci? Artyści to są ludzie szczególnego rodzaju, przynajmniej mówimy tutaj o Besalelu. Potrzebują dużej dozy wolności, potrzebują swobody, a Bóg mówi, a ja cię imiennie powołałem od kilku pokoleń. Bóg mówi jakby, jeśli mogę tak powiedzieć, namieszałem w twoim DNA. To ja już za twojego dziada postarałem się, żeby w tej rodzinie były pewne talenty, były pewne umiejętności, żebyś był obdarzony pomysłowością, żebyś był obdarzony wszystkim, co jest potrzebne do tego powołania. Tak się zastanawiam, ilu z nas, będących na tym miejscu, kiedyś sobie pomyślało, a ja bym nie chciał tego robić. A ja bym nie chciał gdzieś pójść i wykonać jakiegoś zadania. A ja nie mogę się w to zaangażować, bo Besalel mógł przyjść do Mojżesza i powiedzieć, Mojżeszu, ja cię tak kocham, mój bracie, ale wiesz, co ja bym miał, gdybym mógł pracować dla jakiegoś króla? Wiesz, jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie musiał pracować przy przybytku, który został
zbudowany na chwałę Bożą. Odnoszę czasem wrażenie, że Bóg stawia nas przed jednym, jedynym wyborem. Albo pójdziemy w 100% za Bogiem, albo się po prostu zbuntujemy. Nie ma drogi pośredniej. Nie możemy absolutnie nic zrobić. I być może Bóg w twoje życie już za czasów twojego dziadka coś włożył. Być może Bóg od czasów twojej babki wkładał w twoje życie umiejętności, powołanie, namaszczenie. Tak jak w przypadku Tymoteusza jest powiedziane, że ta wiara, która była w Tymoteuszu, była już za czasów babki i za czasów jego matki, że ta wiara dojrzewała w jego życiu, że ta wiara nie wzięła się tak od znikąd, bo jest fajny. Bóg przygotowywał go do pewnego dzieła już od dłuższego czasu, ale potem człowiek musi powiedzieć tak: Boże, to ja albo pójdę za Tobą bez zastrzeżeń, albo się zbuntuję. Tak się zastanawiam, czy to powiedzieć, czy nie, czy to tak będzie dyplomatycznie. Ja nie mam wątpliwości co do naszego miejsca w niebie, ale w tych ławkach dzisiaj siedzą ci, którzy poszli za Panem bez zastrzeżeń i buntownicy. I mówię to bez potępienia. I mówię to bez mówienia, że jesteście ludźmi w Królestwie Bożym gorszego sortu. Ale każdy z nas albo idzie za Panem bez zastrzeżeń, albo żyje w buncie. Dlatego też myślę, że w powołaniu Boga, kiedy wzywa nas do siebie, jest coś okrutnego. A potem widzimy Oholiaba, czy jakkolwiek tam się sylabuje to jego imię. Równie wspaniały człowiek, który może marzył, żeby Bezalel się zbuntował, to wtedy on będzie głównym wykonawcą. Nie, on był tylko do pomocy. I tak go Bóg powołał. Utalentowany, genialny człowiek, który ma znakomite zdolności, ale Bóg go powołał do pomocy. Boże, czemu jesteś taki okrutny? A potem widzimy innych ludzi, którzy są do tego, od tego, żeby wykonywać pracę. Siostry i bracia, dzisiaj chcę wam zadać pytanie o wasze powołanie. Ale najpierw pewna historia biblijna z czasów Pana Jezusa. Pewnie ją dobrze znacie. Przyszedł pewien człowiek do Pana Jezusa, bo Pan Jezus jak wzywał ludzi, mówił: pójdź za mną, tak? To pójdź za mną ma dwojaki wymiar. Wymiar niebiański, kiedy Pan Jezus wzywa nas do tego, byśmy stali się dziećmi Bożymi. Ale też wymiar ziemski. Kiedy Pan Jezus wzywa nas do naśladowania Jezusa Chrystusa tutaj na tej ziemi i do wykonania zadania, które mamy na tej ziemi. Zgadzacie się? Tak? Pomachajcie do mnie ręką jak do grupy uwielbiającej. Ja co prawda takich talentów jak grupa uwielbiająca nie mam, ale waszych uśmiechów pożądam tak samo mocno jak oni. Przyszedł do Pana Jezusa pewien człowiek i mówi tak: Panie, pójdę za Tobą wszędzie, gdziekolwiek Ty będziesz szedł. Jezus mówi: o nie. Lisy mają nory, ptaki, gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonić. Innymi słowy, jakby Pan Jezus chciał jemu powiedzieć tak: wiesz co, bardzo to doceniam, że chcesz za mną pójść, ale to, czego oczekujesz, u mnie nie ma. Ty chcesz osiągnąć coś, czego ja ci dać nie mogę. Chcesz zdobyć rzeczy, których ja ci podarować nie jestem w stanie. Nie mogę. Dlatego nie oczekuj, idąc za mną, rzeczy, których u mnie nie ma.
A potem widzimy człowieka, który mówi tak: pozwól, że pochowam najpierw mojego ojca. W pierwszym odruchu sobie pomyślałem tak: no jaki ten Pan Jezus jest przykry. No ojca trzeba pochować. Ale potem zacząłem sobie myśleć: kiedy ojciec umiera, to na co może liczyć jego syn? A może jest jakiś spadek? Ciekawe, co ten ojciec nam zostawił. Duża rodzina, zobaczymy, co zostawił. Jak nic, to pójdę za Panem Jezusem. A jak coś zostawił, to mam po co żyć. Panie Jezu, pozwól, że tylko sprawdzę, czy są inne sposoby mojego życia. Jeśli są, no to się pożegnamy i będziemy dalej przyjaciółmi, prawda? Panie, pozwól, że sprawdzę, czy jest coś w życiu atrakcyjnego, czym mógłbym się zająć i w czym mógłbym być spełniony. Jeśli nie, to pójdę za Tobą. I Pan Jezus Chrystus mówi: o nie, nie, nie. Ja nie chcę takich naśladowców. A potem przychodzi trzeci i mówi: pozwól, że się pożegnam. Tamten przekaz biblijny jest taki fajny. Pan Jezus zabrania mu. Ale wiecie, w naszej ludzkiej naturze jest coś takiego, że się lubimy żegnać z różnymi rzeczami. I tak się zastanawiam, z czym albo z kim on się chciał pożegnać, zanim pójdzie za Panem Jezusem. Może z ostatnią szklanką wódki. Panie, już pójdę za Tobą, tylko pozwól, że jeszcze raz to zrobię. Ja nie wiem, czy ja nie nadinterpretowuję, ale tak sobie rozmyślam tutaj razem z wami. A może miał kochankę? I tak sobie pomyślał: już będę szedł za Jezusem, to się ostatni raz czule pożegnamy. Albo może jeszcze z czymś innym chciał się pożegnać. Z czymś, co kocha. Z czymś, co jest mu drogie, żeby potem pójść za Jezusem z rozdartym sercem. I Pan mówi: nie, nie, nie oglądaj się wstecz. Nie oglądaj się na swoje stare życie. Nie oglądaj się na swoje życie, które właśnie tracisz, bo ja Cię wzywam, żebyś naśladował mnie, byś ofiarował mi swoje życie i byś poszedł za mną. To Słowo Boże, które czytaliśmy, mówi o tym, że imiennie został powołany Besalel. Damianem się później zajmiemy. Zapomnijmy o nim na chwilę. Jacy wy jesteście kochani. Tacy młodzi, fajni. Szczególnie tego wieku można im zazdrościć. Zapomnijmy o Damianie, zapomnijmy o Asi, zapomnijmy o kimkolwiek i zacznijmy się nad sobą zastanawiać. Bóg mówi, że imiennie powołał Besalela. Imiennie. Chcecie zapytać, jakie masz imię? A przepraszam, zrobię to. Jakie masz imię? Miłosz. Twoje imię znam. Agnieszka. Agnieszka. Mariusz. Lidia. Anna. Karol. Karol. Zdzisław. Krzysztof. Samuel. Chciałbym wam prosić, żebyście zrobili jedną rzecz. Powiedzcie głośno swoje imię. Jeśli masz imię, to musisz po pierwsze usłyszeć, czy cię Jezus nie woła.
Nie zatykaj swoich uszu. Nie odwracaj się, kiedy Pan do ciebie mówi. Nie odwracaj się, kiedy Pan cię woła. Nie odwracaj się od Niego, kiedy słyszysz swoje imię i nie udawaj, że cię nikt nie wzywa. Nie próbuj żegnać się ze starymi rzeczami i nie próbuj zobaczyć, czy nie ma dla ciebie innego, lepszego sposobu życia albo sposobu na rozwiązania, takie, które dadzą ci satysfakcję, a potem pójdziesz za Jezusem, no bo co? On cię wzywa po imieniu. I jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie dzisiaj mamy w Królestwie Bożym, jest to, że tak wielu z nas nie chce słyszeć tego wołania Jezusa, kiedy Jezus przychodzi do ciebie, najpierw wymienia twoje imię, a potem mówi: pójdź za mną. W wielu sytuacjach jest nam łatwiej nie słyszeć Bożego głosu. Albo w wielu sytuacjach jest nam łatwiej wybrać naszą własną drogę. Jest nam łatwiej wybrać to, co nas pociąga. Wybrać to, co dla nas jest ważne, to, co dla nas jest istotne. Jest nam łatwiej wybrać to, co jest dla nas przyjemniejsze i powiedzieć: Panie Jezu, Ty wiesz, że ja Cię przecież kocham i w końcu chcę pójść do nieba. Tam się mną nacieszysz do syta. Ale Pan Jezus Chrystus dzisiaj Ciebie wzywa. Nie wiem, jakie jest Twoje powołanie. Nie wiem, jaka jest Twoja służba. Nie wiem, co do Ciebie Pan Jezus mówi. Ale usłysz dzisiaj wołanie Jezusa Chrystusa, który Cię wzywa po imieniu. Nie ogólnie, ale wzywa Cię po imieniu. Być może trzeba by zacząć od tego, że Bóg w jakiś sposób już wpływał na Twoich rodziców, żeby Cię obdarzyć pewnymi talentami, zdolnościami, pewnymi predyspozycjami do służby. Powiem wam więcej. Być może diabeł widział dzieła Boże wobec twoich rodziców i dziadków i być może mieszał. Być może chciał zniszczyć dużo wcześniej. Być może chciał zniszczyć twoje powołanie już za czasów twoich rodziców i twoich dziadków. Być może. Ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj Jezus woła cię po imieniu. Że Jezus ciebie wzywa i czyni wszystko, aby wykonała się Boża wola w twoim życiu. Ostatnio czytałem o nawróceniu pewnego człowieka, który na imię miał Publiusz. Na Malcie. Dzieje apostolskie. Przepraszam, że tak to wyrażę, może trochę luźno, ale powiem tak, jak to Pan Bóg się musiał nagimnastykować, żeby Publiuszowi była zwiastowana Ewangelia. I nie wiem, czy to zwiastowanie Ewangelii Publiuszowi było takim ostatecznym celem, czy nie zrobił tego przy okazji, ale żeby to się mogło stać, to najpierw apostoł Paweł musiał zostać aresztowany w Jerozolimie. Żeby mogło się to stać, musiał 2 lata w więzieniu przesiedzieć. Żeby mogło się to stać, potem musiał w Cezarei wypłynąć statkiem. Potem w zimie warunki były niesprzyjające. Skracając historię, żeby Ewangelia była zwiastowana Publiuszowi, musiała być burza na morzu, która zdewastowała całkowicie ten statek. Byli głodni, byli przerażeni, nie wiedzieli, co się dzieje, myśleli, że życie wszystkich zostało zniszczone. Apostoł Paweł potem mówi po wielu tygodniach: anioł mi objawił, że wszyscy się uratujecie. Więc niektórzy nie potrafili pływać, chwytali się czegokolwiek, żeby do brzegu dopłynąć. To tak jak w naszym życiu nieraz, chwytamy się czegokolwiek, żeby się tylko uratować. A potem apostoł Paweł wysiada na brzeg na Malcie, rozpalają ogień, żeby się rozgrzać, a tam żmija wypełzła, żeby go ugryźć. Najpierw mówili: to morderca,
Dlatego Bóg go pokarał, a potem mówią: święty człowiek. I tak sobie myślę, wszystko po to, żeby Publiusz usłyszał Boże Słowo. Żeby Publiusz przyjął Jezusa. Siostry i bracia, ile jest rzeczy, które są usilną pracą Boga nad naszym życiem, żebyśmy po pierwsze otrzymali paszport niebiański, stali się dziećmi Bożymi. Ale myślę, że niestety wielu z nas, ewangelicznie wierzących chrześcijan, nawróconych, ochrzczonych w wodzie, może także ochrzczonych Duchem Świętym, a właściwie mam głęboką nadzieję, że ochrzczonych Duchem Świętym, jakże często zaniedbujemy to, co jest do wykonania tutaj na ziemi. I nie podejmujemy wyzwania imiennego powołania nas do służby w Królestwie Bożym. To nie jest zadanie pastora, żeby wiedzieć. To ty musisz wiedzieć. Pastor musi oczywiście to potem rozpoznać. Ale możesz sobie siedzieć w ławce i powiedzieć: Bogu dzięki, że jestem zbawiony. Ale chcę ci powiedzieć, siostro i bracie, że to za mało. Pastorze, wybacz mi, że tutaj z kazalnicy ciskam takie trudne słowa. Wybaczysz mi. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, święci pańscy, obywatele Królestwa Niebieskiego, wy, dla których przygotowany jest dom w niebie, wy, których imiona są zapisane w niebie, chcę wam powiedzieć, że bardzo często na tej ziemi dajemy z siebie za mało. Chodzimy do zboru, gdy tymczasem Jezus nas imiennie wzywa do tego, byśmy wykonali swoje zadanie na tej ziemi. Imiennie nas wzywa. Usłysz swoje imię. Bez względu na to, jak dzisiaj zostało twoje imię wypowiedziane, czy twoimi ustami, czy innymi ustami, chcę ci powiedzieć, że dzisiaj twoje imię tutaj padło w tym kościele. Jezus cię wzywa. Ja wiem, że ja was trochę załatwiłem, prosząc, byście wypowiedzieli swoje imię. Twoje imię padło. I Jezus cię dzisiaj wzywa. Te historie naszego powołania i pójścia za Bogiem są naprawdę fajne. Chyba, że jesteś w buncie. Chyba, że jesteś w buncie. Możesz Bogu powiedzieć nie. Możesz się zbuntować. I kiedy Bóg wypowiada twoje imię, kiedy Bóg mówi, daje ci pewne predyspozycje, talenty, zadania, umiejętności, co więcej, daje ci namaszczenie, możesz powiedzieć nie. Bóg dzisiaj ma tylko jeden problem. Twoje serce. To nieprawda, że problemem są warunki, w jakich służymy. Są warunki, jakie są. Czasem lepsze, czasem gorsze. Ja tam się cieszę, że nie mamy tak jak w Jerozolimie za pierwszych wieków. Jeżeli Bóg ma z czymkolwiek problem, to z twoim i moim sercem. Czy odnajdziesz Bożą wolę? Czy odszukasz Boga w twojej historii? Czy odszukasz działanie Boga być może w historii twoich dziadków, twoich rodziców? Jak się dobrze postarasz, to znajdziesz tam. Znajdziesz też tam działanie diabła przeciwko tobie i w historii twoich dziadków i rodziców. Ale pytanie brzmi, czy jemu się poddasz?
Jest coś nadzwyczajnego w historii Jonasza. Kocham historię Jonasza. Ale zadziwia mnie w tej historii jedna rzecz. Wiecie, jak to jest? W służbie zmagamy się z tyloma rzeczami, z finansami. Kiedy Bóg Jonaszowi powiedział, że ma iść do Niniwy, to statek, który miał go zawieźć w przeciwną stronę, już na niego czekał. Nie zabrakło statku w przeciwną stronę. Co więcej, nie znajduje w tej historii stwierdzenia, że brakło mu pieniędzy i musiał kredyt u bociana brać. Chociaż mógłby wziąć, bo jak już jedzie, ucieka od Boga, to i bocian go nie znajdzie, pewnie sobie myślał. Zadziwia mnie w tej historii to, że Bóg mówi mu jedno, a statek, żeby popłynąć w przeciwną stronę, już na niego czeka. Może wielu z nas siedzi już w tym statku. Statek płynący w stronę przeciwną niż Boże powołanie, niż Boży głos. Jakiekolwiek dzisiaj jest Twoje imię tutaj. Wbrew pozorom nie mówię tego w tej chwili ani do Asi, ani do Damiana. Do Damiana, który będzie ordynowany. Jakiekolwiek jest Twoje imię, czeka na Ciebie statek, który popłynie przeciwko Bożej woli. Czeka na Ciebie pojazd, który Cię zabierze, cokolwiek może być tym pojazdem, cokolwiek to może być, czeka na Ciebie coś, żeby zrobić inaczej niż każe Bóg. Ta pomoc, żeby zbuntować się przeciwko Bogu i żeby uczynić inaczej, jest gotowa. Ja nie wiem, jakich argumentów używamy. I ja nie wiem, jakiego uzasadnienia używamy. Ono i tak nie ma znaczenia. Może być czasem najbardziej racjonalne ze wszystkiego, co możemy wypowiedzieć. Ale fakt jest taki, że Bóg Cię imiennie powołał do jakiegoś zadania w Królestwie Bożym. Amen. A wszystko inne jest tylko statkiem, który Cię zabiera w przeciwną stronę. Mogę jeszcze 3 minuty? Ja nie wiem, czy oni chcą mnie jeszcze słuchać. Nie wiem, przepraszam, że Wam dokuczam dzisiaj. Wybaczycie mi? Jak mnie jeszcze kiedyś pastor zaprosi, powiem miłe kazanie. Kiedy Pan Jezus powołał Piotra po swoim zmartwychwstaniu i mówi do niego tak: Piotrze, jak byłeś młody, to sam się przepasywałeś i chodziłeś gdzie? Gdzie sam chciałeś. Co za cudowne powołanie. Boże, pójść gdzie chcę. Boże, w to mi graj. Takie cudowne powołanie, że będę mógł robić co chcę, że będę mógł robić jak chcę i że będę mógł robić kiedy chcę. Halleluja. Ale Pan Jezus mówi tak: jak byłeś młody, to tak było, ale teraz już będzie inaczej. Teraz nie ty zdecydujesz kiedy, ale inni zdecydują. Przepaszą cię i każą ci pójść gdzie? Gdzie nie chcesz. I to prawda. Pan Jezus Chrystus pokazał Piotrowi, jaką śmiercią ma umrzeć. Ale nie tylko o śmierci tutaj musimy mówić. Dlatego chcę powiedzieć, że powołanie bywa okrutne. Ale Piotr był cwańszy niż Pan Jezus. Kiedy powiedział mu: pójdź za mną, Piotr mówi tak: no dobrze, Panie, ale porozmawiajmy chwilę o Janie. Zobacz, jest Jan. Fajny brat. Kocha Ciebie.
I w ogóle i młody, nie to co ja, młody, on się nadaje, żeby pójść tam, gdzie nie chce. A Jezus zadziwia mnie bezpośredniość Pana Jezusa. A co ci do tego? Co cię obchodzi, co ja zrobię z innym swoim sługą? Nie twoja sprawa. Ty chodź za mną. Masz imię i Bóg je zna. Czekają na ciebie Boże plany, Boże dzieła, które Bóg włożył w twoje życie. Najprawdopodobniej zanim się urodziłeś. Bóg ciebie kształtował, diabeł też mieszał. Ale myślę, siostry i bracia, że w tym pójściu za Panem, że w tym wykonaniu Bożej woli jest jedna rzecz, o której musimy sobie powiedzieć. Nigdzie indziej nie będzie ci towarzyszyła Boża obecność, tak jak w tej służbie. Możesz cierpieć albo się cieszyć. Możesz płakać albo się śmiać. Możesz być w biedzie albo bogaty. Nie wiem, do czego cię służba poprowadzi, ale jedno wiem, że Pan będzie twoją nagrodą. Że obecność Boża będzie cudowna, bliska, słodka, doskonała w twoim życiu. Że Pan będzie kimś, kto twoje życie będzie kształtował i formował każdego dnia. Tutaj na tej ziemi, aż do chwili, kiedy znowu po imieniu cię zawoła do swojej chwały i powie: dobrze, sługo, dobry i wierny. Dzisiaj Pan Jezus woła ciebie po imieniu. I powiem tak. Możesz się modlić całymi dniami i godzinami i pościć. Jeśli nie pójdziesz za Panem, twoje życie nie będzie się zmieniało. Jest jakaś potęga, jakaś siła, jakaś moc do transformacji twojego życia, do transformacji życia twoich bliskich, jeśli przestaniesz żyć w buncie i pójdziesz za Panem bez zastrzeżeń. Złożysz swoje życie w ofierze. Oddasz je Panu. I powiesz: Panie, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus.